Wydarzenia Wiosny Ludów różnie wpłynęły na sytuację w poszczególnych zaborach. W zaborze pruskim poprawa sytuacji ekonomicznej ogółu społeczeństwa przełożyła się na zaprzestanie działalności spiskowej. Elity społeczne skoncentrowały się na pracy organicznej, czyli działaniom mającym na celu wspólną i systematyczną pracę wszystkich Polaków dla dobra całego społeczeństwa. Dbano o rozwój gospodarki i oświaty. Spośród wyróżniających się postaci tamtych czasów należy wymienić Dezyderego Chłapowskiego, który upowszechnił nowoczesne metody uprawy roli, Karola Marcinkowskiego, który przyczynił się do powstania poznańskiego bazaru. Był to budynek, w którym znajdował się hotel, restauracja, ale także polskie kluby, magazyny i sklepy. Obiekt stał się polskim centrum gospodarczym i kulturalnym oraz politycznym miasta. Natomiast Hipolit Cegielski, oprócz działalności gospodarczej i edukacyjnej, założył także w Poznaniu pierwszy niezależny polski dziennik, Gazetę Polską. W zaborze austriackim nastąpiło złagodzenie polityki wobec Polaków. W 1849 roku namiestnikiem Galicji został konserwatywny arystokrata Agenor Gołuchowski, co zapoczątkowało proces polonizacji urzędów. Kraków i Lwów zaczęły stawać się centrami, w których swobodnie rozwijała się polska kultura i nauka. Po przegranej przez Rosję wojnie krymskiej, car Aleksander II złagodził politykę względem Polaków. Zniesiono stan wojenny, utworzono w Warszawie wyższą uczelnię, Akademię Medyko-Chirurgiczną. Utworzono również Towarzystwo Rolnicze, które stało się nieformalnym przedstawicielem społeczeństwa polskiego w Królestwie. Złagodzenie represji w zaborze rosyjskim przynosi po części odwrotne skutki niż w zaborach pruskim i austriackim. Aktywność środowisk niepodległościowych zostaje pobudzona. Duży wpływ na to miał wynik wojny krymskiej, gdyż pokazał on faktyczną słabość militarną państwa carów. W królestwie powstały dwa stronnictwa polityczne – biali i czerwoni. Oba były zwolennikami powstania przeciw Rosji, jednak ich podejście do jego organizacji, a nade wszystko program społeczny, były diametralnie odmienne. Biali uważali, że powstanie należy dobrze przygotować, a nade wszystko zapewnić sobie wsparcie od któregoś z mocarstw, Francji lub Wielkiej Brytanii. Skupiali wokół siebie nade wszystko przedstawicieli ziemiaństwa, mieszczaństwa oraz inteligencji. Reprezentowali umiarkowany program społeczny, proponując uwłaszczenie chłopów po wypłaceniu odszkodowań dla właścicieli ziemi. Na czele stronnictwa stali Andrzej Zamojski oraz Leopold Kronenberg. Czerwoni dążyli do jak najszybszego wybuchu powstania. Od 1861 roku rozpoczęli tworzenie organizacji spiskowej. Swoje poglądy szerzyli wśród wszystkich grup społecznych. Byli zwolennikami demokratyzacji przyszłego państwa i uwłaszczenia chłopów bez odszkodowania. Jednym z najważniejszych działaczy stronnictwa był Jarosław Dąbrowski. W 1860 roku zmarła wdowa po generale Józefie Sowińskim, bohaterskim obrońcy Warszawy w trakcie powstania listopadowego. Jej pogrzeb zgromadził tłumy ludzi i przerodził się w wielką manifestację patriotyczną. Rozpoczął się okres rewolucji moralnej, w trakcie której wśród Polaków narastały nastroje patriotyczne. W kościołach śpiewano pieśni patriotyczne, organizowano manifestacje. Te nastroje znalazły odbicie nawet w modzie, gdyż wśród kobiet zaczął dominować czarny, żałobny strój, a klasyczną biżuterię zastąpiła biżuteria patriotyczna. Władze carskie początkowo nie reagowały. W marcu 1861 roku jedno z ważniejszych stanowisk w administracji królestwa objął Polak, Aleksander Wielopolski, przeciwnik działalności konspiracyjnej i zwolennik polityki ugodowej wobec cara. Doprowadził on do rozwiązania w kwietniu 1861 roku Towarzystwa Rolniczego, co doprowadziło do manifestacji zakończonej interwencją wojsk carskich. W tłum sypnęły salwy karabinowe, które zabiły ponad 100 osób. W królestwie przywrócono stan wojenny i zakazano zgromadzeń, a całe życie społeczne przeniosło się do kościołów. W 1862 roku Wielopolski stanął na czele rządu Królestwa Polskiego, kontynuując śmiałe reformy modernizujące administrację oraz oświatę w kongresówce. Jednak jego działania połączone z uległą wobec Rosji polityką były nie do zaakceptowania przez czerwonych, a odważne reformy spotykały się z krytyką polityków rosyjskich.
Chcąc przeciwdziałać patriotycznym nastrojom, Wielopolski zaproponował Rosjanom przeprowadzenie branki, czyli przymusowego poboru do wojska. Na listach znaleźli się m.in. członkowie organizacji konspiracyjnej organizowanej przez Czerwonych. Wiadomość o zaplanowanej na styczeń brance dotarła do spiskowców wcześniej, dlatego część poborowych schroniło się w lasach, a kierownictwo stronnictwa zdecydowało się przyspieszyć wybuch powstania. Walki wybuchły 22 stycznia 1863 roku, dlatego zryw przeszedł do historii jako powstanie styczniowe. W manifeście wzywającym do walki rząd zapowiedział uwłaszczenie chłopów za odszkodowaniem dla dotychczasowych właścicieli, wypłacanym ze środków państwowych. Jednak realizacja tego założenia napotykała duże opory. Powstańcy nie dysponowali regularną armią, nie posiadali odpowiednich zapasów broni ani żadnych zapasów strategicznych. Nie dysponowano wsparciem politycznym żadnego z państw europejskich. Walka od razu przyjęła charakter działań partyzanckich, a pora roku wybitnie temu nie sprzyjała. Natomiast Rosja mogła przeciw powstańcom wystawić prawie 100-tysięczną armię. Pierwszym dyktatorem powstania został Ludwik Mirosławski. Centralnym ośrodkiem władzy był zakonspirowany, czyli działający w ukryciu, rząd narodowy w Warszawie, któremu udało się stworzyć działające również w konspiracji pocztę, sądy, służbę dyplomatyczną, prasę, czy struktury skarbowe, które pobierały podatki. To właśnie państwo podziemne było największym dziełem powstania styczniowego, dając niezwykły przykład i doświadczenia, z których czerpać będą kolejne pokolenia. Powstanie objęło terytoria Królestwa Polskiego, Białorusi i Litwy. Ochotnicy, broń i amunicja były przerzucane zarówno z zaboru austriackiego, jak i pruskiego. Wobec faktu wybuchu powstania biali przyłączyli się do niego, od razu próbując przejąć kontrolę nad zrywem. W marcu 1863 roku dyktatorem został Marian Langiewicz, który jednak tydzień po objęciu przywództwa został zmuszony przez wojska rosyjskie do przekroczenia granicy austriackiej, gdzie złożył broń. Mimo dużego wysiłku organizacyjnego, powstańcom nie udało się przejąć na dłuższy czas żadnego większego miasta lub obszaru, co uniemożliwiło budowę zaplecza niezbędnego do prowadzenia wojny. Nacisk wojsk rosyjskich oraz działania policji połączone z represjami spowodowały, że powstanie jesienią 1863 roku przeżywało kryzys. W tej sytuacji, w październiku, władzę dyktatorską przejmuje Romuald Traugut, który podejmuje próbę nadania powstaniu nowej energii. Przeprowadził on zmiany organizacyjne, mające na celu przekształcenie oddziałów partyzanckich w regularną armię. Podjął też próbę przyciągnięcia chłopów do powstania, energicznie wprowadzając w życie założenia manifestu rządu narodowego z 22 stycznia dotyczące uwłaszczenia chłopów. Ostatecznie jednak wszystkie te działania kończą się niepowodzeniem. Próbujące się łączyć oddziały zostają rozbite przez wojska rosyjskie. Wręcz symbolem klęski koncepcji przejścia do działań regularnych było rozbicie w lutym 1864 roku dużego oddziału Józefa Hauke-Bosaka na Kielecczyźnie. Natomiast wydany przez władze carskie 2 marca 1864 roku ukaz o uwłaszczeniu chłopów spowodował, że zaczęli oni tłumnie opuszczać szeregi powstańców. W kwietniu 1864 roku Romuald Traugut został aresztowany przez policję i wkrótce stracony. Powstanie zaczęło gasnąć. Do wiosny 1865 roku walczy jeszcze na Podlasiu oddział księdza Stanisława Brzuski.